Coś tam mówię, dobra, podoba ci się ekstra. To dla mnie największy komplement, że ktoś docenił, weź sobie ten obrad. Czyli jedna wielka iluzja. Moim gościem w kolejnym spotkaniu fotograficznym sesji rozmowy podczas sesji zdjęciowej, która pokazuje, jakże dla mnie najważniejsze w portretowaniu to rozmowa, jest Wojciech Brewka. Cześć. Tradycyjne pytanie, kim jesteś, przyjacielu? Jestem przede wszystkim ojcem. Maluję obrazy, mam galerię. Jestem współzałożycielem Stowarzyszenia Propaganda Sztuki. No, staram się też pomagać w różnych przedsięwzięciach, czy to charytatywnych, czy w ramach wolontariatu. No, żyję i staram się, dawać żyć innym. Nie zostałem. Długi. Wyuczony? Nie, nie właśnie. Prosto serce. Spontaniczny, tak. Nieźle, nieźle, kurde. Parę tych lat, które jakby gdzieś rozwinęłeś skrzydła teraz w malarstwie, to muszę powiedzieć, że też poczyniłeś przez wystąpienia, przez wszystkie te rzeczy, jakby dużo, jakby naprzód właśnie w tym wszystkim, jakby no, w tym rozwoju wypowiedzi, w tym, co tworzysz, co robisz i tak dalej. Jakby na wielu płaszczyznach to widać, nie? Sięgnąć pamięcią, to ja tak patrzę i na siebie, i na ciebie jakby, bo gdzieś podobne mam takie wrażenie, były momenty, gdzie jakby twórczości, nie że poziomów, tylko w ogóle takie okresy, że parę dobrych lat, jak już się znamy, to po prostu jak cofnę się te 5-7 lat wstecz, to jest olbrzymi skok te ostatnie 5-7 lat, nie? No pewnie, no to widać też, bo teraz moje obrazy pojawiają się na rynku wtórnym i na aukcjach widzę co ja tworzyłem 5 lat temu, 7 lat temu. No to koncepcyjnie okej, okay, tak? Tylko że technicznie innych farb używałem, no to jednak jest 7 lat, 8 godzin pracy dziennie, tak? No to musiałem się rozwinąć, bo jakbym się zatrzymał, no to było bez sensu. No człowiek się uczy całe życie i jakby dąży do tego, żeby, no malarz tak powinien dążyć do tego, żeby technika nie ograniczała jego umysłu, tak? Czyli to, co wymyśli, był w stanie przekazać odbiorcy. No i od kilku lat, powiedzmy od 3-4 jestem w stanie to zrobić, ale musiałem ciężką pracą do tego dochodzić. No ja pamiętam naprawdę, bo kiedyś mieliśmy z Wojtkiem, znaczy ja właściwie byłem koło Wojtka, miałem pracownię taką przez 3 czy 4 lata i stąd ta znajomość, jakby wielokrotnie widziałem jaką pracuję, jak 5 rano, kurde, kończysz. No właśnie, no już teraz no, się tak historie. Nie zdarza. No ale to są niesamowite historie. Ale dobra, wróćmy w ogóle od początku. Pewnie wielokrotnie już to mówiłeś, jak w ogóle się zaczęła ta historia. Ty skończyłeś szkołę w ogóle jakąkolwiek sztuki? To idealny moment, żebyś zasubskrybował mój kanał, dał łapkę w górę, podzielił się komentarzem, a ja ci jestem po prostu ogromnie wdzięczny. Sztuki nie, ale skończyłem kilka szkół. Żadna nie była związana z artyzmem, z uczelnią artystyczną. Bo ja skończyłem liceum ogólnokształcące, no bo nie było pomysłu na uczelnię techniczną. Następnie prawo i Akademię Finansów, no bo gdzieś tak potoczyły się moje losy, że chciałem robić to, co teraz robię, no ale przez rozsądek i pragmatyzm moich rodziców wybrałem studia prawnicze. Czyli... które pomogły mi odnaleźć się w środowisku twórców, bo potrafiłem sprzedać swoją koncepcję. Nie bałem się ludzi, nie bałem się rozmów z ludźmi, bo prawo daje ci poczucie komfortu, że możesz rozmawiać jak równy z równym z każdym człowiekiem. Czy to jest prezes firmy, czy kolekcjoner sztuki, czy przedstawiciel handlowy. Mhm. Rozmawiasz z nim, no daje... Masz taki komfort życia, ale malowałem cały czas. Nawet jak byłeś właśnie w liceum, też malowałeś już? Tak, no ostatnio komuś pokazywałem moje zeszyty licealne, no to mam wszystko, temat lekcji i cały zeszyt zarysowany długopisem, ołówkiem. Podobnie było z zeszytami, z notatkami ze studiów. Czyli co, to rodzice tak naprawdę troszeczkę cię pokierowali na te studia? Może nie pokierowali, no dziecko, które kończy liceum, powiedzmy ma 18 lat, no to jest dorosły człowiek, ale ma 18 wie, lat. Co chce robić, no ja wiedziałem, co chcę robić, i to już malarstwo wtedy miałeś, przepraszam, że ci tak przerwę? Tak, no ja malarstwo wtedy? Oczywiście, bo ja cały czas malowałem, miałem pokój cały wymalowany, zabierałem rodzicom prześcieradła, zbijałem sobie krosna, malowałem moje pierwsze obrazy, to są
96-95, malowałem graffiti, przecież całe pieniądze na graffiti. To tylko wszystko ładnie, pięknie, tylko na to. To jest bardzo drogie hobby. Jeżeli to nie jesteś w stanie z tego się utrzymać, musisz mieć dobry zawód, żeby mieć na to hobby. Mówisz o farbach i tak o dalej? O farbach, no tak, no bo... Myślę, że wielkie formaty malujesz, no to tych farb ci trochę idzie. To nie ma znaczenia, bo ja nie, pamiętam no, każde... Ktoś mówił miniaturki, to rozumie, że mu starczy na więcej. No tak, ale każde wyjście na miasto z puszkami sprayu, no to kosztowało mnie 200-300 zł. To ja nie kupowałem butów, bo odkładałem sobie na puszki i malowałem. Później ktoś to za chwilę zamalował, albo jakaś afera była i nie było już tego. No i to jest drogie, tak jak fotografia, tak jak chcesz robić to jako hobby, a nie utrzymywać się z tego, no to pomyśl, ile to będzie kosztowało. Nigdy na to nie patrzę właściwie z tej strony, bo od razu... I musisz mieć coś, jeżeli, no bo nie każdy może sobie od razu pozwolić na to, żeby... Czy mieć tyle szczęścia, żeby jego twórczość była w stanie go utrzymać? No, czyli musisz mieć wsparcie, jakieś finansowanie odrębne, tak? No dobra, no i w którym momencie tak naprawdę ci przyszło to przebudzenie? No bo potem co, jest studia prawnicze, ale wylądowałeś w banku? Nie, wylądowałem w takiej mini korporacji i tam przepracowałem 6 lat i to była pierwsza i ostatnia moja tak zwana uczciwa praca w garniturze, w spinkach. Nie w banku? Nie w banku, bo do Citibanku na infolinię się nie dostałem. Wszyscy się dostawali, ja się nie dostałem. Ale nie, wydawało mi się, że ostatnio twoja praca ja z bankami oczywiście miałem umowy, współpracowałem, bo miałem też swoją działalność. Jakby pozyskiwałem finansowanie, to współpracowałem, ale nigdy nie pracowałem w banku. Okay. I to jest właśnie ekstra, bo może jakbym dostał się do tego banku, do City, tam wszyscy znajomi pracowali kiedyś, jak ktoś nic nie potrafił, to szedł na infolinię. No ja tam się nie dostałem niestety, ale i szczęście w nieszczęściu, że bo nikt z tego City już prawie nie wyszedł, no bo ja znałem dużo artystów po SP i jak dostali się do City, to już są dyrektorami jakichś regionów, coś tam, działalność artystyczna zawieszona, porzucona i są korpoludkami. A ja się nie dostałem, popracowałem... I jaki to był ten moment kluczowy, w którym ty poczułeś, kurde, nie, jednak pierdziele, bo to była też jakaś wielka decyzja, no bo powiedzmy, znaczy zakładam, że w miarę okej, zarabiałeś tam, okej, u kogoś ktoś ci mówi, co masz robić, tutaj musiałeś się postawić na to, że jednak będzie samodyscyplina, że muszę jednak, sorry Ania, ale teraz będzie może ciężej, trudniej, nie wiem, będzie mniej w domu, coś tam pewnie było, jakaś decyzja. Czy to było, że już trochę malowałeś, a jednak jeszcze pracowałeś tam? Oczywiście, no to ja malowałem... Malowałem cały czas, ja nawet sprzedawałem, byłem na aukcjach młodej sztuki, ja pokazywałem właśnie, mam nawet egzemplarz gazety, gdzie ja pisałem artykuł do Rzeczpospolitej na strony chyba prawne, optymalizacji podatkowej, czyli żółte, a na stronach zielonych, czyli ekonomicznych. Byłem jako wschodząca gwiazda i młodej sztuki i że należy inwestować w młodą sztukę. Także tu już było rozjechanie totalne. No i to był pierwszy taki impuls, ale takim katalizatorem zmian było na pewno urodzenie się chłopaków w 2013. No bo nie mogłem być prawnikiem, prowadzić swojej działalności, być dobrym tatą i malarzem, no bo ja malowałem cały czas, to nie tak, że urodziły się dzieci, ja miałem pracownię, no oni teraz tą pracownię moją w mieszkaniu przerobiliśmy na ich pokój, ale ja cały czas malowałem, sprzedawałem i na osobną kupkę odkładałem to, co zarobiłem ze sprzedaży aukcyjnej, później galerie internetowe. To był boom na galerie internetowe, to też tam dużo sprzedawałem, no to ja potrafiłem w weekend nie spać, bo miałem tyle zamówień, że ściągałem garnitur, ogarniałem małe dzieci, szedłem do pokoju obok, Ania dzwoniła, że trzeba ich przebrać i ja tak kładłem się o 5, oni o 6 wstawali cały dzień i tak przeżywałem z piątku na sobotę, z soboty na niedzielę, w niedzielę już kończyłem o 20, żeby odespać weekend. No i w poniedziałek po pracy dzieci,
zrzucałem garnitur, malowałem do 23, 24, później ogarnianie dzieci do pracy na 8, w międzyczasie przychodziłem z pracy poprzewijać dzieci, no bo bliźniaki, no to musisz być zarówno ojcem, jak i matką przez chwilę, przez te pierwsze pół roku. I tak przeżyłem pół roku. I w Sylwestra z 2013 na 14, czyli chłopaki mieli pół roku, mówię, nie no, z czegoś trzeba zrezygnować. No z malowania nie zrezygnuję, z dzieci nie zrezygnuję, bo całe życie o nich marzyłem, no to z czego mogę zrezygnować? Z pracy. No i podjąłem decyzję, że zrezygnuję z pracy i jak podjąłem decyzję w noc sylwestrową, w marcu już nie pracowałem. Szybko. No. No i... Czyli marcu nie pracowało, w sensie, że mogłeś z tego żyć, nie? Już to się zazębiało. Ale jeszcze trochę coś tam kończyłem, jakieś swoje tematy, jeszcze przez 2-3 miesiące. No miałem odłożone jakieś pieniądze. No i później chłopaki, jak skończyli rok, no to postanowiliśmy wyrzucić mnie z pracowni domowej i musiałem sobie poszukać pracowni zewnętrznej. No i znalazłem tam przy bloku, w którym mieszkamy, jakieś takie stare, pospółdzielniane obiekty. Ale i tam się tam przeprowadziłem. Nie? Tam, ty nie pamiętasz tego, bo to było 2014 i jakiś zbieg okoliczności, ktoś poszedł oglądać, Chris z magazynu Hero poszedł oglądać dla siebie, tą przestrzeń mu nie podpasowała, wiem. Fajna. I ktoś mówi, a może ty to byś chciał na galerię? A może. I wynająłem 250 metrów w centrum Warszawy, dopiero co rzucając pracę, tak? No i od 2015 roku no, mamy tą oficynę na Jerozolimskich i sobie tam żyjemy, tworzymy jakieś rzeczy, robimy też takie dla większej grupy odbiorców. No i tak, rzeczywiście, to się szybko od stycznia 2013. W październiku miałem pierwszą wystawę samodzielną, taką dużą. No. Chyba ją ponad pamiętam. I w kwietniu 2015 już miałem galerię, gdzie promowaliśmy twórczość młodych twórców. Ja miałem też pracownię w połączonej tym obiekcie. A kiedy poczułeś, że to jest sukces twój w malowaniu? W sensie, czy w ogóle czujesz, że to jesteś jakby malarzem sukcesu? Jakby to powiedzieć, że czujesz się spełniony? Co ci to daje? To, że się one sprzedają, to, że w wysokich kwotach, to, że w ogóle ciągle ktoś chce robić. To jest tak skomplikowany jakby cały proces, nie? Nie, no ja myślę, że to się dzieje tak obok mnie. To leci i nieraz mówię, ale ja mam super. Kurde, tylko że jak pomyślę, tak, to żeby nie zapeszyć, to już tak nie myślę i dalej sobie i co jakiś czas mnie wyrzuca, mówię, o, fajnie. No dobra, ale nie mogę tak myśleć, że da fajnie, bo no ja się najbardziej, nie myślę, że mi nie wyjdzie ten, ja się najbardziej przez to, że ja jakby wspieram fundacje pomocowe dla dzieci, ja się boję, że moje dzieci na przykład, nie daj Boże, zachorują czy coś. I to o to się nie boję, czy ja będę tworzył, czy będę miał wenę, czy coś, bo ja sobie w życiu poradzę. No mam to wykształcenie. Ja nie popaliłem mostów jakoś. W różnych sytuacjach potrafiłem życiowych się odnaleźć. I ja bardziej, no jestem wdzięczny oczywiście za sukces, za to, że mi się udało. Co jest sukcesem u Ciebie w ogóle? Kiedy go poczułeś? Bo wiem, że też miałeś dużo przystań. Ania, Twoja małżonka. Wspiera cię, wydaje mi się, bardzo jakby w tym wszystkim. No już sobie całość mi zabrała. No wiesz, ja właśnie nieraz ktoś przychodzi i mówi, super, za tyle się sprzedało, albo kupiłem twój obraz. Mówię, nic nie wiem, bo jakby cała ta otoczka, z którą ja nie mogłem sobie poradzić, jak chłopaki tak byli mali, gdzie ja byłem swoim menadżerem, byłem malarzem, jeszcze byłem właścicielem galerii sztuki, to był mętlik, to był chaos, bo na nic już wtedy czasu nie było. A teraz jeszcze Ania to tak, odcięła mnie od tej no, nieprzyjemnej strefy finansowej. Ale może ona właśnie z tym sobie dobrze radzi. Tak? Nie, bo to nie jest ich, bo co innego, jak kogoś ja mam obraz wycenić, bo ja kolekcjonuję i młodych artystów, i tych troszkę starszych, i też nieraz, pomagam im sprzedawać. Ja nie mam z tym problemu, ja obronię każdego, mówię, kurde. Jeżeli ja mam kilka dzieł, no na przykład tak mam z młodożeńcem.
Ja wierzę, że to jest bardzo dobry artysta i kilka obrazów jego mam w swojej kolekcji, ale też kilka udało mi się sprzedać gdzieś dalej. Okay. Jakby przez to promować jego nazwisko. Ale nie mam tak w stosunku do swojej sztuki, bo ja często rozdawałem te obrazy, mówię, kurde, no, a ja nie mam pieniędzy, coś tam, mówię, dobra, podoba ci się, ekstra, to dla mnie największy komplement, że ktoś docenił, weź sobie ten obraz. I później nagle, a ja mówię, gdzie jest ten obraz? No nie ma, bo tu takiej pani czy panu się spodobał, chciał, nie miał forsy. No dobra, to już mam zakaz sprzedawania ani rozmawiania o dystrybucji, nazwijmy to tak, bo swoich obrazów. Wczoraj widziałem na Eliksie twój obraz. O, no ja o tym nie dwa wiem. Albo od 5 obrazów i to takie ceny właśnie, ale akwarele nawet widziałem Wojciech Brewka. No tak, bo to już jest rynek wtórny, to absolutnie. I za 30 tysięcy jakieś większe dzieło, tym młodsze. Ania też się nie zajmuje absolutnie, bo to już jest obrót tych kolekcjonerów. No jeden kolekcjoner ze Stanów, wiesz. Tak, ma 27 moich obrazów, które co jakiś czas pojawiają się w Sopockim Domu Aukcyjnym na przykład i one są sprzedawane sukcesywnie. No i to są tak, razy 3, razy 4 kwoty, za które jeszcze ja je sprzedawałem, bo to było na początku, w 2015. No to i tu też widzimy progres w malarstwie, tak? Że tam koncepcje były fajne, ale niekoniecznie za tym szła jakby technika. Mhm. Taka, bo niektóre są świetne, uwielbiam, ale niektóre... Moment kluczowy, Wojtek, kiedy był u ciebie, tego sukcesu, tego boomu, bo to było, wiesz, promocja fajna, jakby to bo mógłbyś malować, słuchaj, ja znam malarzy, które mają 80 lat, do dziś mają setki obrazów, cudowne, ale twierdzą, że jeszcze nie są gotowi. Ty sobie wyobrażasz? Ale ja nigdy nie twierdziłem, że jestem gotowy, to ktoś powiedział, ej, no to dużo mi się podoba, 500 zł. Ale kiedy ty czujesz, że to był ten moment, w którym, tak, to już od dziś, patrz, naprawdę dziś jestem prawdziwym malarzem, artystą. Poczułeś to? Zobaczyłeś? Usłyszałeś? Ktoś ci to powiedział? Znaczy nie, ja czułem, że jestem artystą, to nawet rodzice mówili, niezłeś się artysta, jak coś wywinąłem, ale to było tak, że pierwsze co, taki krok milowy, to było właśnie jak dostałem się na pierwszą aukcję młodej sztuki do Desy. Okej. Bo to było tak, że ja próbowałem kilka miesięcy i jakby nie dostawałem się, nie dostawałem i nagle zostałem przyjęty. Dano mi szansę. I nie wiem jakim cudem, no bo to właśnie dużo szczęścia, bo ten rynek sztuki, no to polega na tym, że masz szczęście albo jest ci to pisane, nazywajmy sobie to jak chcemy. Piąty wynik na aukcji, tak? Gościu bez wykształcenia, z Kalisza, bez znajomości tutaj w branży jakiejkolwiek, tutaj związanej z branżą artystyczną. Piąty wynik na aukcji. Który to był rok, pamiętasz? No tak, bo ja mam ten katalog 2013. 13, bo to już chłopaki byli na świecie. 13 i od wtedy się zaczęło. Jak w Desie osiągnąłem piąty wynik, na drugi dzień wszyscy chcieli na aukcję moje obrazy. To także Desa w hurcie wzięła 5. Następnie Sopocki dom, było 5 domów aukcyjnych, wszystkie zajmujące się młodą sztuką chciały moje obrazy i wtedy się zaczęło właśnie niespanie praktycznie w weekendy i malowanie, bo ja miałem mało obrazów, a trzeba było, a dużo pomysłów, no ale tak jak sobie malowałem dla siebie, odstawiałem za szafę, to było fajnie, a nagle no to był ten moment, także jak chciałem z tego żyć, to musiałem zobaczyć, czy jestem w stanie zapewnić takie finansowanie mojej rodzinie, żeby ona na niezmienionym poziomie żyła sobie i żebyśmy byli szczęśliwi, tak? Mhm. Po prostu, że ja jestem w domu, maluję, ale też mamy środki, tak, na to, żebym sobie mógł na to pozwolić. Tak, i to był ten moment, jak wieczorem wysyłałem po raz kolejny już bez przekonania, bo tam 5 prac chyba wysyłałem i dostałem chyba Czy do mnie zadzwonili, że tak chcemy, i to pamiętam doskonale, ten obraz, mam katalog ten pierwszy aukcyjny. No i co wtedy poczułeś? Nie mogłem w to uwierzyć. Później pisał do mnie ten człowiek, który to kupił, gdzieś tam po kilku latach właśnie się odezwał. No bo to było też inne malarstwo, to było bardziej takie związane stricte z graffiti, no, ze street artem. Tak, a później to w jakiś tam sposób ewoluowało, ale doskonale pamiętam, gdzie malowałem ten obraz, co wtedy
siedziało. Ile namalowałeś obrazów teraz w całym życiu? Jesteś w stanie nie, właśnie myślałem, nie? Idąc po schodach tutaj do ciebie. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, nawet nie? Szacunkowo ja nie jestem w stanie określić, nie? Ile rocznie. No ale powiedzmy, że... Bo ja tylko na aukcję daję do Anity obrazy. Już teraz, tak? Tak, no bo nie potrzebuję innych tych aukcji, no jakby przez sympatię i przyjaźń tylko jasne. Do Ardyn House'u daję. To patrz, no to 12 rocznie. Plus 4-5 aukcji takich charytatywnych, to jest 17. No myślę, że rocznie jestem w stanie namalować 40 obrazów. Naprawdę? No tak mi się wydaje. Nie, że codziennie prawie, że masz namalowane. Nie, tak aż tak nie ma. Czy codziennie, czy maluję? Nie jest w stanie, nie? Pytam, bo maluję się maluję od rano, o 8 odprowadzam dzieciaki do przedszkola. Do przedszkola, przepraszam. Do szkoły, do trzeciej klasy. No i mam do 15 czas. No i coś tam sobie porobię, w pracowni jestem 10.30, do 14.30 maluję, zabieram dzieciaki ze szkoły, Ania przygotowuje obiad, ja ich ogarniam, coś tam, lekcje o 20.00, oni już czytają, coś tam już przygotowują się, 21.00 idą spać, ja o 20.00, tak 15.00 jestem w pracowni, o 23.45 wychodzę z pracowni, przed pierwszą na pewno, ale po 12, tak 15-20 już leżę w łóżku i idę spać. I to jest tak dzień w dzień, oprócz sobot i nie. Kiedyś przeginałeś, nie? Tak, nie, ja nie jestem w stanie już, nawet jakbym chciał przegiąć, bo ja nie jestem w stanie później wstać, a jeszcze muszę wybudzić moje dzieci, bo ja się śmieję, że to tak jakbym ze śpiączki je wybudzał 20 minut, bo my na nich nie krzyczymy, no to obudź dziecko w grzeczny sposób, to żeby ono miało dobry humor, no to też to jest proces. Tak. Dobrze. Skąd czerpiesz inspirację? To mnie też zawsze zastanawiało, bo wiesz, u ciebie co, zdecydowana większość rzeczy jakby pojawiających się na obrazach to wciąż są zwierzęta? Zdecydowana tak, ale skąd no mam te cykle. W ogóle, no teraz dużo w tym roku takich potworków malowałem. Mm-hmm. To się rozpoczęło w pandemii, bo czyli takie to, małe potworki malowałem z dzieciakami, pocket monsterki. Tak, tak. I jakby to kontynuuję cały czas. No i miśków trochę przez to, że jeszcze te moje dzieci. A skąd w ogóle były zwierzęta dla ciebie, misie, właśnie takich, jak mam wielki wieloryb, nie? Wiesz co, no bo one trochę są fajne do modyfikacji, bo jak człowieka za mocno zmodyfikujesz, to karykaturę z niego zrobić albo szkaractwo. A ja lubię ingerować gdzieś tam w tą rzeczywistość i opowiadać historię, bo za każdym tym zwierzakiem stoi jakaś historia. Ja sobie w głowie opowiadam historię albo słucham audiobooka i tak staram się uchwycić, żeby nagiąć go do tego nastroju, do tej rzeczywistości, który w danym momencie mam. No i to jest tak, że zwierzęta są łatwiejsze, chociaż no, miałem całą wystawę która pokazywała relacje między ludźmi, tak? To były duże obrazy i tam tylko ludzie byli, nie było i części ciała ludzi, nie było zwierząt. Były miśki, też wystawa. Teraz w marcu właśnie jadę do Szczecina umawiać się na wystawę. Na marzec? Bez pomysłu na tą wystawę. Znaczy mam już jakby koncepcję, to na pewno nie chciałbym, żeby były to zwierzęta. Mm-hmm. No jakieś obiekty takie troszkę abstrakcyjne, ale coś z człowiekiem. No i myślę, chodzę i myślę, bo to nie jest trudno namalować, trudno jest wymyślić to. Czyli się zdarza, że masz takie, a masz takie momenty, że kurde, co mnie namalowało, co mnie namalowało? Nie, bo ja mam pomysłów, to tak wczoraj podpisywałem printy w Fine Art Printie. I na karterce sobie zacząłem coś szkicować, wyszedł taka mała twarz takiego potworka, powiedzmy. No i wymyśliłem, że mogą to dodawać do kalendarza i rozmawiałem z nimi, bo ja... Cały czas proces tworzenia. Dokładnie, no ile razy byłaś, ja spotkanie z tobą, to tak samo. Rozmawiamy, ja będę malował i to samo. Maluję, mówię, o, to, no to jak już to wyszło, to niech to będzie, to jest tak... Że nad wystawą jest trochę inaczej. To idealny moment, żebyś zasubskrybował mój kanał. Daj łapkę w górę, podzielił się komentarzem.
A ja ci jestem po prostu ogromnie wdzięczny. Bo musisz 16 spójnych obrazów. Tak, masz te 16? No, 16, no tak, tak jakoś, tak. Mhm. No na zabawnie na tych miśkach było więcej, ale to były, to była taka przekrój, tak? To rok trwało jakby proces i później wystawa, to było tak, że dostałem, Anita dostała przestrzeń w Koneserze, bo tam jeszcze nie była zagospodarowana. No ja zebrałem od ludzi te obrazy, które przez rok gdzieś tam już nie były moje. Część domalowałem i tam było, bo to było 300 metrów powierzchni. Tutaj tak, ale jak przygotowuję wystawę, to jest 16, około 16, bo tam raz jest 13, raz jest 15, ale powiedzmy, że gdzieś w okolicach, tak? To na pewno nie jest 10 i na pewno nie 20. No i będę miał na to 3 miesiące, gdzie no to będzie ciężka praca, no bo 16 spójnych obrazów, duży format. Jeszcze bez teraz, tak myślę, bez koncepcji takiej spójnej, no to jest, a już jest grudzień. 13 grudnia jadę porozumiewać się odnośnie przestrzeni, no może się uda, fajna przestrzeń. Dobra, powiedz mi, pamiętam, że też, bo to tak chcę powyciskać z siebie, co tam jeszcze jakby może dla innych, dla potomnych, dla, wierzę, że YouTube będzie istniał, jak nasz już nie będzie. Ale co mi chodzi, zdjęcia też zostaną. Co jeszcze chcę zapytać? Zapytać, że na pewno pamiętam takie czasy, że malowałeś jakby na zlecenie, nie? W sensie, no tak. To już tak o początek gdzieś tam. Ja też tak jestem taki sobie, że okej, gdzieś tam jeszcze czasem się zgodzi, żeby coś zrobić, ale to zrobić siema nara, ale ja wolę teraz tworzyć i w ogóle to, co oddaję, to jest koniec, finity, to nie ma tu żadnego wyboru, po prostu to jest moje i dzięki, pa. Dotarłem do tego. I teraz ty też już zakładam, że nie malujesz jak gdyś pić, bo panie Wojtku, może by pan mógł mieć tam misia takiego. Ale nie, to z prostej przyczyny, bo na 10 obrazów, które namalowałem na zlecenie, że ktoś powiedział, wolna ręka, tylko chciałbym, nie wiem, żeby to był dziki kot, ale w takim, w takiej, no nie wiem, deconstruction, mam taki podcykl, tak? Ja mu maluję, on mówi, nie, ale to nie jest to, no bo ludzie widzą, lubią to, co już coś widzieli. Ja nie namaluję ci dwa razy tego samego obrazu, nawet zbliżonego i na 10, 9 chyba, nie zostało zaakceptowane. One poszły w świat oczywiście, ja poprzerabiałem. Aha. Nie wiem, nie potrafię namalować czegoś, co spełnia oczekiwania tego zamawiającego. Już tego teraz od 2 lat czegoś takiego nie robię. Ostatnio Alicji, mojej siostrzenicy, namalowałem. Chciała żyrafę, no chciała żyrafę na sawannie. Jakby dziecku, tak? Tak. No to powiedzmy, jest, że ona to oczekiwała. Ale nie, nie oczekiwała. No chciała na sawannie, no ja jakby troszkę tam załagodziłem, to była sama głowa żyrafy. Ale tak, jestem w stanie dla dziecka jeszcze bliskiego, z bliskiej rodziny coś takiego zrobić, ale już nie robię tego, nie pamiętam. 2 lata, może 3 na pewno, bo po prostu to nie wychodziło. Ja inaczej myślę, odbiorca, no to tak jak lubimy utwory, które już kiedyś słyszeliśmy. No a ja nie jestem w stanie drugi raz podobnie nawet namalować. No bo nawet a jak kolory, powiedzmy ciebie, skąd zawsze one były tak intensywne? Tak, ale mocne, one nie? Też ewoluują, teraz są dużo cieplejsze niż kiedyś, bo jak ja oglądam swoje prace albo mi zdjęcia Google'a, one są inne kolorystycznie. Bo tam było zestawienie zimnych i ciepłych, a teraz one są bardziej takie nasycone, cieplejsze, ale też bardziej takie dojrzałe. One są brudne, takie troszkę mieszane. To jest inne malowanie trochę. Też zmieniłem 3 lata temu farby, używam trochę innych farb, może to też ma znaczenie. No ma znaczenie, no bo to tak samo jak ty masz z obiektywami, no to ręka ręką, oko okiem, ale z niektórych rzeczy nie wyciągniesz tego, co z tego, no bo po co takie obiektywy, by były takie aparaty, jakby one nie dawały, jakbyś mógł sobie telefonem to samo zrobić, tak? No możesz zrobić, ale przy powiększeniu, przy oświetleniu odpowiednim wyciągniesz z tego dużo więcej. No i to samo, no jak ja już pracuję teraz na farbach najlepszych, moim zdaniem, na świecie. I to też od wtedy taki przeskok poczułem. Znaczy ja nie czuję tego nigdy, tylko mi odbiorcy mówili, że to już jest inne malarstwo. Ja mówię, a od kiedy to zauważyłeś? Od wtedy i wtedy. Mówię, aha, no to były pierwsze eksperymenty z tymi farbami. To masz rację. No i tak już po którejś wizycie i po którejś takiej opowieści mówię,
To rzeczywiście, to musi być to. To nie, że ja jestem lepszy, tylko farby są lepsze. Jakie masz marzenia teraz jeszcze z malarstwem na przykład, powiedz? No właśnie ja sobie spełniłem, a nie mam czasu. Chciałem mural w Warszawie, tak? Masz. Najpierw chciałem w Łodzi, mam. W Warszawie, w tym roku dwa sobie namalowałem w Warszawie. No może, nie wiem, no... No wystawę chciałem w Nowym Jorku, też miałem wystawę zbiorową w Nowym Jorku i to kilka lat temu. Także trzeba uważać z tymi marzeniami, bo jak sobie coś wymyślisz takiego, chciałem festiwal, zrobiłem sobie festiwal. I to wszystko jest karkołomne, czyli ja muszę uważać, bo jak ja sobie o czymś zamarzę, to ja to wcześniej czy później zrealizuję. Chyba bym chciał samochód pomalować, o. Ale taki, nie, taki, żeby był, tak, no bo BMW mieli taki cykl, mają art cars, co są malowane i one stoją gdzieś w galeriach. Jeden by zrobił? Tak, to nie tak, że maluje tutaj. No wiem, ale 100 by takich zrobili? Nie, to jest właśnie taki, że pomalowany, polakierowany i on sobie stoi, nieraz jest pokazywany, to takie, to są nowe jakieś modele i to nawet kiedyś tutaj na Powiślu stały BMW. W takich akwariach, to bym chciał chyba zrobić. No bo już malowałem jakieś rzeźby. No tak, rzeźby malowałem i dużo formatowe płótna ściany samochodu jeszcze nigdy nie. To samochód. Czy też fajnie, że wychodzisz poza standardowego formy, nie? To tak było. Ja cały czas, tak. Świnie, jakieś manekiny. No właśnie, i te świnie też. Pomalowaliśmy one bardzo, bo jedną ja sam pomalowałem, która trafiła na aukcję, żeby wspomóc Fundację Kultura, a drugą z Michałem Mąką i też ona została przekazana do fundacji, tak? Bo jedna środki, a jedna stoi w siedzibie fundacji. I też to jest super zabawa i bardzo fajnie to wygląda jako rzeźba takiego jeden do jednego. Świnki? Tak, ekstra. Widziałem. Goryla malowałem przecież, też jeden do jednego, on wisiał obrazy w Kaliszu. Na żywo. W Kaliszu między dwoma kamienicami. I po co był ten goryl? A tam było wszystko opisane po co, żeby zwrócić uwagę na konsumpcję oleju palmowego, co on robi tym zwierzętom. No ale tak każdy zastanawiał się, tutaj stare miasto, stare kamienice i kolorowy goryl między dwoma kamienicami. No i taka ingerencja. Ingerencja w tą tkankę miejską po coś, tak? Nie żeby pomalować sobie, pomazać ścianę, żeby było fajnie, tylko żeby coś jeszcze za tym stało. Pamiętam, że ci kiedyś namawiałem, żebyś namalował czerno-biały obraz jakiś w sumieszach. No i kiedyś namalowałem. Byłeś taki? Na serio? To nie widziałem. Tak. To totalnie jakby był saturacja... Totalnie czarno-biały. Patrz, kurde, nie widziałem. No bo on króciutko był. Namalowałem kiedyś właśnie. Może znajdę zdjęcie, to ci pokażę, bo gdzieś je ma... Tak, powiedzmy nie czarno-biały, bo on szary był, tak? Szary, ale nie było żadnego chyba koloru z tego, co pamiętam. Nawet nie było polika różowego, nawet oka niebieskiego. Taki czarno-biały. No i teraz szkic ołówkiem narysowałem, co też mi się nie zdarza, żebym szkicu nie pokolorował. Czyli tak, ten kolor starzeje się. Zaraz będę zmieniał na czarne tło, ale tak jeszcze kończąc właśnie, cały czas jakby sobie rysujesz szkice, zanim zaczniesz malować finalne jakby dzieło, wiesz... Nieraz tak, a nieraz po prostu bawię się, że twierdzę sobie w głowie, że teraz namaluję ekstra abstrakcję i marzę płótno, wiem. No dobra, no ale coś tu trzeba namalować. No i nieraz zamalowuję od nowa, bo nie jestem w stanie, znaczy kilka abstrakcji, ale konsekwentnie, już wiedziałem co chcę, żeby to była abstrakcja delikatnie figuratywna, ale przeważnie to jest tak, że albo szkicuję na białym płótnie i jakoś już układam te elementy sobie, albo wychodzę od abstrakcyjnego tła i wtedy mi się coś tam pojawia i wtedy nie wiem co z tego wyjdzie. Czyli są dwie metody. Albo już wiem, co chcę namalować, bo ja maluję obrazy przeważnie parami albo trójkami. I wiem już trzy obrazy, w jakim, co chciałbym pokazać. Nigdy nie jest tak, że w jakimś stylu jest tylko jeden obraz. Bo jak nie zacznę dwóch, to tego obrazu mam teraz taką hybrydę człowieka i lwa. I nie miałem pomysłu na dwa obrazy,
i stoi miesiąc ten obraz i nie zostanie skończony, bo już mam 4 takie podobne, że jak zacznę 2, to już widzę, jak to może dalej, bo mnie nie interesują takie strzały, że to nie będzie miało kontynuacji. Ja muszę widzieć, że mam pomysły jeszcze na 5 takich, a jak nie mam pomysłu, to odstawiam i są takie niedokończone. Aha, masz takich parę? Pewnie. Ostatnio właśnie takie duże płótno wyciągałem, no to z 5-6 takich pojedynczych strzałów, że wiem, jak ten obraz wyglądać będzie, może by z tego w ogóle ale nie mam pomysłu na kolejny, jakby na rozwijanie tego cyklu i bach, i jest odwrócony. To zbierz 16 i zrobię ten misach. Tak, no jak, brewka niedokończone. Jako niedokończone prace. Niesamowite, no nie? I każdy może sobie tam wymyślić, co jeszcze mogło być. Dobra, fajny pomysł. Kochany, zmienię tło, chwila przerwy. Dobra. Na czarno. Już się kręci, już się gra. Czy jesteś w stanie namalować jakiś, czy albo coś w ogóle kontrowersyjnego, czy raczej w ogóle taka sztuka, forma Cię nie interesuje? Namalowałem kiedyś, pomalowałem rzeźbę Maryjki. Marii. I co? Panny. Było ktoś tam się, ktoś coś się oburzył? Trochę się oburzali, ale ona była tak ładnie pomalowana, bo myśleli, że na tęczowa, a tam nie było w ogóle wszystkich kolorów tęczy. A bo jest ktoś z artystów, kto łanity w jej... Tak, lat. Borys. No, on tak mocno... No, ja mam nawet tą kontrowersyjną Maryjkę jego, która ma flagę tą LGBT+. I... Nie, bo jakoś tak... No to nie, trudne nie, rzeczy są, muszę powiedzieć. Słucham? To są trudne rzeczy, ale z trudne, strony, ale to niektórzy, niektórzy robią to po to, żeby zaistnieć. Tak, ja bym to zrobił z potrzeby. Jakby namalowałem na aukcję Sacrum Profanów właśnie Marię, która trzyma koktajl Mołotowa. Tak, i w takim geście właśnie walki, które płomienie, ale to było związane z protestami, z czarnym protestem, tak? Prawa kobiet, to co się dzieje i działo, i pewnie będzie się dziać w Polsce z prawami kobiet, także są tłamszone. I jakby to była moja odpowiedź w formie takiej, no bo akurat tak sobie to wymyśliłem, tak? Że pewnie to było kontrowersyjne. No ale trafiało może do większego grona odbiorców. Tak to nie robię takich, żebym krzyże do góry nogami czy coś, jakoś mnie to nie interesuje, nigdy mnie nie ciągnęło. Tak jak nie ingeruję tam gdzieś w ten świat polityki, jak ktoś zobaczy, może dostrzec, tak, jakie mam poglądy polityczne, ale nie wyrzucam tego na zewnątrz. Ani seksualności, żadnej ani nie. To jest jakby te sfery, które są dla mnie prywatne. No i wiadomo, kto mnie zna, to mnie zna i wie, jakie mam poglądy. I pewnie w mojej sztuce jakby uważny obserwator może to zauważyć, ale to nie jest tak, że jak niektórego artystę patrzysz, co on tworzy, to wiadomo, czy jest po prawej, czy lewej stronie politycznej. No po prawej to ja nie znam takich, ale po lewej to widać, że na przykład jest skrajną lewicą albo lewicą taką za wolną miłością, tak, adopcją przez pary homoseksualne, za tymi wszystkimi rzeczami, no bo w tym nurcie jakby się obraca, tak? No, czujesz jakiś właśnie wpływ tych historii politycznych u siebie? No właśnie nieraz komentuję, no teraz Miśka mi komentuje i obraz będzie się nazywał Tam, gdzie jest nowy, lepszy świat. No i to jest w odniesieniu do tego, że świat w takim formacie, jaki my widzimy, trochę już się skończył. No teraz kładziemy nacisk nie, żeby ratować Ziemię, tylko jakby, żeby jak najszybciej ją opuszczać i czy uda nam się skolonizować jakieś inne planety, bo teraz dostrzegam już to, bo na szczytach nie potrafią się porozumieć co do emisji CO2, a bardzo dużo jest już misji w kosmos, tak? No bo one gdzieś tam stanęły jak my byliśmy młodzi, czyli pewnie w latach 90. te programy się pokończyły, no a teraz są wznawiane. No bo już tutaj Ziemia jakby no w takim kształcie i co,
co 10 lat badają, no i co 10 lat jest nas jeszcze więcej, tak? Przekroczyliśmy już sumę nie do pomyślenia. 50% gatunków w ostatnim 50-leciu wyginęło zwierząt, tak? No już degradacja jest masakryczna, no tak gdzieś szukamy innego miejsca na Ziemi. No jeszcze możemy to nie, ale już nasze dzieci to będą chyba musiały zintensyfikować wysiłki. Spojrzysz się do Pareto? Okej. To teraz przy okazji poproszę coś takiego, często to proszę, jakbyś dał energię z siebie, swojej twórczości w ogóle na swoją twarz, że tak powiem. Tego to... nie potrafię. Jestem spokojny. Tak. Posłuchaj mnie, jak ja mówię wolno nawet. Mhm. Ja to się przyjmie, jakby to słuchał właśnie, że to mówisz. Bo ja mam tak, że mówię zapewne za szybko i niedbale. I ja też niedbale, ale wolno. Niedbale, ale wolno. Może tak. A kurde, miałem jakieś takie super fajne pytanie, nie odnośnie tego, co zrobisz, czego co się skończy, tylko jak to sobie u Ciebie teraz jeszcze płynie? Czy masz jakieś refleksje przy okazji właśnie wieku średniego? No właśnie, staram się o tym nie myśleć. Świata, coś gdzieś jakoś... Nie, ale cały czas podziwiam artystów, na przykład Witolda K., który w wieku 80 chyba 6 lat, on jeszcze planuje kolejne działania. Planuje skończyć mural w Oświęcimiu na przykład. On ma ile ma lat? 86. Ja mam to tak dwie jak jego pracy, pracę, a on cały czas, on teraz widziałem ostatnio zajawkę filmu o nim, no on cały czas wie, że stoi nad krawędzią, tak? Ale cały czas jakby ma tyle energii, tak fajne te obrazy maluje, mimo tego, że w wieku super optymistyczne. No teraz czarne dziury zaczął malować, czyli i taką krawędź, że już jakby czuje oddech. No i wtedy, i to jest refleksja, tak, że każdy jakby pogrzeb, każda osoba, która odchodzi, skłania mnie do tego, czy no teraz żegnaliśmy Anię babcię, 95 lat, no i czy, no wiadomo, że już nie może planować, nie wiem, wycieczek, no i czy i powoli się żegna z tym życiem, tak, no to piękny wiek jest, no bo niektórych to dopada, nie wiem, 45 i koniec, tak, no to z zaskoczenia. I czy jesteś w stanie się pogodzić z tym upływem czasu? No ja robię wszystko, żeby ten upływ czasu, jeśli chodzi o moją fizyczność, zniwelować, tak, no bo ja cały czas jakieś sporty uprawiam, ćwiczę na siłowni, żeby jakby zdążyć jeszcze pokazać mnóstwo rzeczy fajnych związanych ze sportem moim dzieciom. No i to mnie jakby podtrzymuje, żeby nie... No mam 42 lata, niedługo będę miał 43. No to jest i dużo, i mało, tak? Wiem, że już pewnych rzeczy nie zrobię. No ale też ale pewnie... w głowie ile wiedzy, ile doświadczenia, ile rzeczy przeżytych. Jakby wydaje mi się, że w tym wieku fajnie można sobie patrzeć na to, co przed nami jeszcze. No co przed... No właśnie, no tak. Mówiłeś tak, o tym, z perspektywy no, czasu. No ale wiek. Ja nie sądzę, że jakieś ja takie głupoty wielkie robiłem w wieku młodzieńczym, bo teraz robię takie same głupoty. W wieku dojrzałem. To nie jest tak, że jakoś to się zmieniło, bo no ja zawsze twierdzę, że więcej szczęścia niż rozumu. I tej wersji się będę trzymał. A to może nie... Więcej szczęścia niż... Ale nie, no bo ja nie podsumowuję, bo widzisz, to co, nie, to, co mówię, teraz że jak mnie wyrzuca gdzieś z tego pędu, że ciągu, w którym jestem i takie mam refleksje, to szybko je ucinam, żeby nie zapeszyć, żeby się nie cieszyć, tak podchodzę, cały czas rozmawiam, no ja dużo czasu... Ale bardziej wszystko, tutaj mówisz o jakiejś obecnej chwili, po prostu o cieszeniu spędzam, się z tego, co jest, no ja dużo czasu ze sobą spędzam i nieraz nie słucham muzyki, nie słucham audiobooków, tylko sobie myślę, opowiadam sobie coś w głowie. No ale czy to mnie skłania do refleksji, jakichś jak wniosków? Jakieś w życiu pewnie coś gdzieś, idziesz przez to życie z Anką i tak... Wydaje tak, się, ale no od też... zdrowego jedzenia pamiętam przez ale to też sport, się, wiesz, ale no, to jest naturalnie się dzieje. Naturalnie, dla niektórych to nie jest mówię, naturalne. Kurde, nie lubiłem nigdy w sumie jeść mięsa, no to po co to mięso i nie jem 8 lat mięsa, coś tam. Mówię, dobrze, no to to co? Jest świadomość no to... jakaś taka właśnie, która fajna jest u was. Jakby może tym się za specjalnie obnosisz, nie no, mówisz, ale to u ale ciebie jest naturalne. Chyba, mówisz. No naturalne, tak, że jakby to, co ja mówię, no życie się toczy, ja w tym życiu jestem,
No i nieraz wyrzuca tego Wojtka, który spojrzy z góry, mówi, a wszystko idzie w dobrym kierunku i wchodzę w to i sobie myślę, siedzę w tych moich obrazkach, z dziećmi tak żyję i trochę ich życiem, no właśnie może bardziej jak oni będą w wieku twoich starszych dzieci. No ty masz jeszcze backup w postaci młodszych, tak sobie zrobiłeś, żeby przedłużasz sobie młodość, ale jak już dzieci, no bo jest, wychodzą, tak, oddalają się, no bo to jest naturalne, no to wtedy może mnie to skłonić do refleksji. I tak, tak to nie mam, bo mam malowanie i chłopaków, tak, a nie chłopaków te, no i jakby, no nie mam, no i spanie, no bo to, opowiadałem ci o moim dniu. Tam jakby przestrzeń na refleksję jest podczas malowania, ale to są opowiadanie historii w głowie, ale rzeczywiście może zdarzyć się tak, że jak oni już zaczną żyć swoim życiem, chłopaki. Coś pomału się zaczyna dziać, oni gdzieś tam pokazywać, przejawiać jakieś Nie. To idealny moment, żebyś zasubskrybował mój kanał, dał łapkę w górę, podzielił się komentarzem, a ja ci jestem po prostu ogromnie wdzięczny. To są tak zżyci z nami, tak? Mają kolegów, mają przyjaciół, ale na przykład, no bo to pierwszy taki przeskok będzie, no bo już nocują u kolegów, to, jest, no, to już jest, ten etap mam za sobą, że wychodzą gdzieś tam poza dom. Ale jak pojadą gdzieś na samodzielne wakacje, to już będzie takie. Obóz, tak? Tak, jeszcze no nie. Jeszcze nie chcą, nie są gotowi, ale myślę, że to będzie taki pierwszy syndrom opuszczenia gniazda, że oni będą chcieli jednak sami, bez mamusia i mamusi i tatusia. Tak. Założyłbyś kaptur? Bywasz czasem w kapturze. No jak jest zimno, ale teraz mi kaloryfer przeciekał, naprawili, jest ekstra w pracowni, tak gorąco. Na krótki rejestr, bo tam zawsze było zimno. No. I to przez to, że kaloryfer działał na pół gwizdka. Zaczął przeciekać, woda się zrobiła i teraz mam naprawiony kaloryfer. Ale nie zrobiłeś sobie tam jeszcze po czasie tego takiego okna w dachu? Nie. Nie chciałeś? Ja miałem z nim przygody, ale finalnie do zdjęć czy do obrazu mogło to być w sumie fajną opcją dla ciebie, nie? Tam dach nie da, przecieka, miałem zalany sufit, jeszcze okno, nie myślę o takich ekstrawagancjach. No kupiłem sobie dwa światła jeszcze, bo chyba z wiekiem mi wzrok trochę siada. Że potrzebujesz trochę więcej. Potrzebuję doświecić, no niby nie siada po tej operacji, no ale może... A no właśnie, bo też często opowiadam właśnie ludziom, że to dzięki tobie zrobiłem laserową korekcję wzroku. No właśnie, i co? No trochę to chyba jednak finalnie po tych pięciu czy tam iluś latach lekko siada, nie? Masz 100% tak samo, no 4K? No właśnie nie wiem, ja się zastanawiam na tym, bo powinniśmy chodzić co roku na... No jakby, w ogóle nie chodzę. Na, nie, właśnie teraz nie przypomniałam. Bo w grudniu powinien... Bo co grudzień chodziłem, tak? Pół roku, bo ja miałem jakieś wakacje. Nie, ja w ogóle wakacje. Nie byłem już... No to trzeba możemy jakoś pójść, kurde, no bo to naprawdę... Bo to się śmieje. Znaczy wieczorami jakoś tak jakby jest to, ale to kurza szpota, nie? No właśnie tak, ale mówię, kurde, nie, no przecież to... I tak podchodzę i mówię, nie, no czytam ten napis, to jeszcze nieźle. Pamiętam, że mi go nie... Bo ja tą samą trasą chodzę przed operacją, tak samo tą samą trasą przez żelazną chodzę do domu i do ten, no i tak te same napisy są, no jeszcze jestem w stanie, kiedyś a może to z pamięci. A może już wiem, co jest tam napisane. Dobra, na koniec bez gadania, bo widzę, że z tobą to można byłoby zrobić spokojnie kilka odcinków o tym, o tamtym i tak dalej. Jeszcze tak. Dobra, wyprostuj się troszeczkę. Sobie wezmę ten środek. I teraz troszeczkę pochyl głowę, lekko. O tak, no. Dobra, do obiektywu. Raz. Wojciech Brewka. Artysta, malarz. Zamkniętymi poproszę. A rozluźnij twarz, tak jakbyś spróbuj ją rozluźnić, tak wiesz, nie wiem jak to tam się robi. Kawy się napijam, to jestem... Pobudzony. Spięty. Okej. Okay. Trzymaj. Dobra, ja sobie zejdę tu w dół, jeszcze zrobię taki samo z zamkniętymi i... I teraz otwórz. Dobra, mamy to.